Na uroczystości spotkania noworocznego Prawa i Sprawiedliwości spotkali się lokalni działacze tej partii, jak również parlamentarzyści wybrani z jej ramienia w okręgu śradzkim, senator profesor Michał Seweryński oraz posłowie Piotr Polak i Marek Matuszewski. Spotkanie noworoczne było doskonałą okazją do rozmów, integracji, złożenia życzeń oraz wymiany poglądów odnośnie tego, co zadziało się w państwie w ubiegłym roku. Jak podkreślił senator Michał Seweryński, gospodarz spotkania, miniony rok w jego ocenie należał do udanych. To był dobry rok. Dla naszego rządu, dla naszej większości parlamentarnej, przede wszystkim dlatego, że bardzo ważne elementy naszego programu politycznego, naszego programu przebudowy Polski zostały zrealizowane. To są te elementy programu jak prorodzinny przede wszystkim program dla młodych małżeństw, dla osób starszych, przypomnę leki bezpłatne. Przypomnę obniżenie wieku emerytalnego. To są wszystko takie zobowiązania, które były ważne. Ludzie na nie zwracali uwagę w czasie kampanii wyborczej. No i pokazaliśmy, że one są do zrealizowania. A tyle było różnych obaw, tyle krytyk, że to za drogo, że nie będzie pieniędzy. Okazuje się, że budżet się trzyma dobrze. Jest pokrycie na to, żeby te zwiększone wydatki w przyszłym roku pokryć. Gospodarz spotkania nie ukrywał, jakie są plany Prawa i Sprawiedliwości na rok 2017. Nie wspomniałem o ważnym celu ciągle, umacnianiu bezpieczeństwa Polski, obecność wojsk amerykańskich w Polsce i modernizacja uzbrojenia, wyposażenia armii. To są bardzo ważne elementy, które mają nas uchronić i zapewnić bezpieczeństwo. To jest element naszej polityki, bardzo ważny. Czasami jest niedostrzegany w świetle tego, co jest ważnym taką korzyścią dla polityki socjalnej, ale przecież nie można o nim zapominać, umacnianie naszej pozycji w świecie. Liczymy na to, że w nadchodzącym roku Polska stanie się niestałym wprawdzie, ale jednak członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W spotkaniu noworocznym Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział włodarze naszego miasta, sympatycy partii i jej przedstawiciele.